Większość z nas może już kojarzyć tak zwany incydent zepsutej krwi. Był to efekt, który zapisał się na kartach historii krwią wielu nubowych postaci jeszcze za czasów Vanilla WoWa, gdy WoW miał zaledwie około 10 miesięcy i wtedy wyszedł taki raid, który nazywał się Zul'Gurub. Tam ostatni boss nazywał się Hakkar the Soulflayer, o ile dobrze pamiętam, no i ten boss zakładał na graczy efekt negatywny, który zabierał trochę HP w przeciągu iluś tam sekund. No i ten efekt też się rozprzestrzeniał na innych graczy. No ale wtedy znaleziono pewien bug, czy też glitch, który pozwalał ten efekt wynieść z rajdu. Hunterzy za pośrednictwem swojego peta, który też zarażał się tym efektem, po prostu dismissowali go, czyli po prostu odsyłali, a następnie w mieście musieli go przyzwać, no i wtedy ta cała klątwa się rozprzestrzeniała, zabijając setki graczy na niskich poziomach, no i dobijając powoli tych, którzy byli na wyższych poziomach, ponieważ był to endgame'owy debuff. Miasta zamieniły się w normalnie cmentarzyska, wszędzie pełno trupów, graczy na low levelach, no i ten właśnie incydent został wzięty pod uwagę przy paru takich dosyć ważnych badaniach odnośnie psychologii człowieka oraz rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, gdzie różni badacze po prostu brali pod uwagę tą całą epidemię, plagę i zrobili z gry symulację po prostu, wykorzystali tą symulację, co by się stało, gdyby właśnie taka choroba się rozprzestrzeniła, no i wtedy wyszło na to, że są ludzie, którzy by celowo rozprzestrzeniali dalej tą chorobę, byli ludzie, którzy celowo próbowali jakoś zaradzić coś na tą chorobę, no i byli też ci, którzy po prostu opuszczali miasta, aby się tym nie zarazić, więc było to dosyć ważne badanie, no i był to historyczny moment, który, mówię, zapisał się na kartach historii jako troszeczkę katastroficzny event, no i no, tutaj myślę, że większość z was wie, o co chodzi. Natomiast okazuje się, że ten efekt poniekąd wrócił w Legionie i to też takie troszeczkę niezaplanowane. Wczoraj przemierzając sobie przez Stormwind, okazało się, że w Auction House stoją ludzie, którzy mają na sobie efekt Burn, który się rozprzestrzenia na wszystkich innych graczy. No i tak zobaczyłem sobie i mówię, kurczę, o co tutaj chodzi? Co się dzieje? Dostaję jakieś obrażenia. No ale gdy odchodziłem kawałek dalej, ten efekt znikał. W momencie, gdy stały przy sobie dwie osoby, ten efekt, jeżeli jedna osoba miała, no to na drugą osobę też się zakładało i dwie osoby musiały stać przy sobie, żeby ten efekt dalej trwał. Gracze na low levelach na niektórych serwerach dostawali dosyć mocno po dupie i w ramach testów ja też sprawdziłem to, czy rzeczywiście to tak działa, no i moja low levelowa postać została zabita. Dochodziło nawet do takich momentów, gdzie gracze na wyższych poziomach, widząc, że jestem na mniejszym levelu, po prostu gonili mnie tak, aby mnie po prostu uśmiercić tym całym efektem. Próbowałem uciekać, ponieważ efekt nie utrzymywał się samemu, tylko trzeba było być w 2-3 osoby, żeby to się utrzymało, no ale gracze na wyższych poziomach, korzystając z mountów czy z jakichś innych przyspieszaczy, po prostu mnie doganiali. Sytuacja wyglądała o wiele, wiele gorzej, jeżeli chodzi o serwery roleplayowe, takie jak Argent Dawn, gdzie wieczorami można spotkać w takich miasteczkach jak Goldshire setki graczy, którzy roleplayują, bawią się, rozmawiają i robią różne inne dziwne rzeczy, no i tamten efekt też również się pojawił. No i znając te serwery, często też pojawiają się tam gracze na niskich poziomach, aby sobie poroleplayować, popisać czy pośmiać się z tych roleplayowych nerdów. Po prostu ja też miałem tam postać na pierwszym poziomie, no i logując się zobaczyłem, że jest bardzo dużo graczy, no i też gracze reagowali bardzo podobnie, gdzie niektórzy, mając ten efekt na wysokim poziomie, podchodzili do mnie, żeby mnie uśmiercić. No i jeżeli chodzi o ten efekt, to nie jest on tak morderczy, jak było to w przypadku Corrupted Blood, czyli tej zepsutej krwi, gdyż ten efekt Burn zadaje o wiele, wiele mniej obrażeń, więc taka postać na 20 poziomie jest w stanie spokojnie, myślę, że jakoś to wyżyć, natomiast jeżeli ktoś będzie za tą osobą biegać, no to wtedy ostatecznie ta postać umrze, ale na wyższych poziomach raczej nie stanowi to jakiegokolwiek zagrożenia, więc to można uznać za taką troszeczkę mniejszą wersję Corrupted Blood. Niemniej jednak bardzo ciekawy efekt i nie wiem tak naprawdę, co się stało, że ten efekt tutaj przywędrował, ale zakładam, że paru graczy musiało po prostu zyskać ten efekt i z tym efektem powoli przemierzać przez kontynenty i dostać się do takich miast jak Stormwind czy właśnie Goldshire, żeby ten efekt gdzieś tam cały czas rozprzestrzeniać. Ludzie mieli
dobrą zabawę. Mówię, na wyższych poziomach raczej wszyscy sobie stali i podtrzymywali ten ogień. No i nie zamieniło się to w taką aż epidemię, jak w przypadku niekontrolowanej, zepsutej krwi. Tutaj to jest bardziej kontrolowane i tutaj jednak trzeba było się zorganizować, żeby ten ogień gdzieś się przedostał do dalszego miasta, bo w grupce paru osób trzeba po prostu przemieszczać się, bo tak jak już mówiłem, ten efekt po prostu znika w momencie, gdy odchodzimy od siebie, no i nie jesteśmy blisko kogoś. No ale to jest całkiem ciekawe i chciałem o tym oczywiście opowiedzieć, jak to mniej więcej wyglądało. No jest to troszeczkę z jednej strony przerażające, ale ponoć ten damage został znerfiony, no i ten efekt prawdopodobnie niedługo będzie załatany, no ale to jest taki fajny throwback, czyli powrót do przeszłości, aby wspomnieć sobie stary, dobry efekt zepsutej krwi. Mam nadzieję, że oczywiście odcinek Wam się podobał. Jeżeli zaobserwowaliście podobne jakieś działania u Was na serwerze, to jak najbardziej napiszcie, co tam u Was się działo. Na Argent Dawn mamy trupy pełno roleplayerów, zwłaszcza tych, którzy awkują, bo często ci roleplayerzy stoją w jednym miejscu i się nie ruszają, więc grupka takich osób się zbiera wokół nich i ich zabija, co jest bardzo szczytnym celem. Natomiast napiszcie, zobaczymy się w kolejnym odcinku. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli nie, łapkę w dół. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa, cześć.